Chcemy obliczyć granicę przy x dążącym do jedynki z funkcji x podzielone przez logarytm naturalny z x. No i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj najpierw rozwiązać to zadanie samodzielnie. No dobrze, jak mamy granicę ilorazu, to możemy próbować obliczyć oddzielnie granicę licznika i mianownika. Jeżeli te granice będą istniały, to granica ilorazu będzie ilorazem granic. No to zobaczmy, czy one istnieją. Czyli mamy granicę przy x dążącym do jedynki z x -a w liczniku, a w mianowniku będziemy mieli granicę przy x dążącym do jedynki z logarytmu naturalnego z x. To ile to może być? X to jest po prostu funkcja identycznościowa, przyporządkowuje temu samemu argumentowi ten sam argument. Jest to w oczywisty sposób funkcja ciągła. Określona dla wszystkich liczb rzeczywistych. Nie ma tu żadnych problemów. Czyli granica przy x dążącym do, do jedynki z x to będzie po prostu wartość tej funkcji w punkcie. Jak funkcja jest ciągła, to jej granica jest ona wartości funkcji w tym punkcie. Czyli granica x przy x dążącym do jedynki to jest 1. A co mamy w mianowniku? W mianowniku mamy funkcję logarytm naturalny. Ta funkcja nie jest określona dla wszystkich x. -ów. Jest określona tylko dla x dodatnich. Ale tam gdzie jest określona, tam jest ciągła. W szczególności w otoczeniu jedynki ta funkcja jest ciągła i jej wartość w jedynce to 0, dlatego że e do potęgi 0 to jest 1. Czyli tutaj będziemy mieli logarytm jedynki. Napiszę jeszcze, żeby było wiadomo o co chodzi. Czyli mamy 1 w liczniku, a w mianowniku, tak jak mówię, mamy logarytm jedynki, czyli 0. No i tutaj stajemy przed poważnym problemem, dlatego że mamy... 1 podzielone przez 0, a to jest działanie nieokreślone. No gdyby tutaj było 0 przez 0, to moglibyśmy jeszcze próbować użyć innych narzędzi, bardziej wyrafinowanych do liczenia granic, i być może ta granica ilorazu by istniała. Ale kiedy mamy 1 przez 0, to sprawa jest już rozstrzygnięta. To wyrażenie jest nieokreślone i ta granica po prostu nie istnieje. Jak mamy 1 przez 0, to ta granica jako granica właściwa nie istnieje. Granica nie istnieje, granica właściwa nie istnieje, dlatego że to wyrażenie nie ma żadnej konkretnej wartości liczbowej, nie ma liczby, która byłaby wynikiem takiego działania.